Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie kolejnego sobotniego wieczoru w kolejnym spotkaniu psalmowym. Otwórzcie sobie, proszę, Pismo Święte na Księdze Psalmów, dzisiaj psalm 80 i pomódlmy się wspólnie tym tekstem. Proszę, posłuchajcie. Kierownikowi chóru na melodię Lilie świadectwa, asafowy psalm. Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzody wiedziesz ród Józefa, Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłyśnij przed Efraimem, Beniaminem i Manasesem. Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc. O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Panie Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli? Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami. Zrobiłeś z nas powód zwady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. Boże zastępów, odnów nas i okaż twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Wyrwałeś winorość z Egiptu, wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś. Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi. Sfelatorośle rozpostarła aż do morza, a swoje pędy aż do rzeki. Dlaczego jej mury zburzyłeś? Także zrywa z niej grona każdy, kto przechodzi drogą, że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają. Powróć, O Boże Zastępów. Wejrzyj z nieba, zobacz. I nawiedź te tę winorośl, i chroń tę, którą zasadziła twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Ci, którzy ją spalili ogniem i wycieli, niech zginą od grozy twojego oblicza. Niech ręka twoja będzie nad mężem twojej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. Nie odstąpimy już więcej od ciebie. Zachowaj nas przy życiu byśmy wzywali Twojego imienia. Panie Boże Zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Moi drodzy, w tym psalmie, myślę, że w jeden z takich najlepszych chyba sposobów widać doskonale, jak psalm może mieć jakby dwie warstwy, takie dwa sposoby odczytania które się zupełnie ze sobą nie kłócą, a które pokazują jakby głębie Słowa Bożego. Z jednej strony ten psalm jest bardzo mocno osadzony jakby w historii Izraela, bardzo mocno osadzony w konkretnej sytuacji narodu, w konkretnych dziejach ludu wybranego, gdzie naród zostaje spustoszony, w sensie kraj zostaje spustoszony. Jest to wyrażone jakby bardzo ładnymi symbolami, bardzo ładnymi opisami, ale one nie są tylko symboliczne, one dotyczą jakby realnej rzeczywistości. Te wszystkie momenty, gdzie jest mowa o tym, że został rozwalony mur i jakby państwo stało się bezbronne, że każdy, kto mu przechodzi, może wszystko z niego wziąć, że jest jak winnica bez muru, z której się zrywa owoce, którą się pali, którą jakby każdy może spustoszyć, to jest po prostu pewna bardzo konkretna sytuacja narodu. Narodu, który jest ciemiężony przez swoich nieprzyjaciół, narodu, który choć modli się, to nie doznaje pomocy Pana Boga, narody, który się Zalewa łzami, który szuka Bożego Miłosierdzia, który chce zobaczyć <laughs> pełną mocy twarz Bożą, która wreszcie mu pomoże. I kochani, ten jakby poziom, ta warstwa Psalmu, on jest bardzo prawdziwy i bardzo konkretny. I myślę, że bardzo wiele narodów, bardzo wiele społeczności, też bardzo wiele oczywiście konkretnych ludzi mogłoby się w tym odnaleźć. Ale jednocześnie, kiedy się poczyta ten Psalm tak sercem, tak duchowo, a szczególnie według. Klucza, który zawsze trzeba stosować w Piśmie Świętym, to można też w sposób cudowny zobaczyć, jak on opisuje Pana Jezusa, jak on opisuje to, co się stało z Panem Jezusem. Zobaczcie, jest tutaj mowa o winnicy, też o winorośli, o latorośli, a przecież Pan Jezus sam siebie kimś takim nazwał. Powiedział, że on jest winnym krzewem. I zobaczcie, on był takim winnym krzewem zasadzonym w tej ziemi któremu się wydarzyły wszystkie te rzeczy, o których tu jest mowa w tym psalmie. W sensie on też był bezbronny, w takim sensie można było z nim zrobić co się tylko chciało. Ja najbardziej chyba lubię ten fragment właśnie o tym, że dlaczego zburzyłeś jej mury, tak że zrywa z niej grona każdy, kto przechodzi drogą, niszczy ją dzik leśny i polne zwierzęta obgryzają. To mi się zawsze kojarzy z takim obrazem właśnie pana Jezusa, który mówi, Możesz ze mnie wziąć co tylko będziesz chcieć. I to nie są często jakby dobrzy, którzy od Niego biorą, co oczywiście też, ale też żni, którzy Go kąsają, którzy są właśnie jak ten dzik leśny albo polne zwierzęta, obgryzają Go z każdej strony. I On, zresztą dosłownie, no, dał nam się do zjedzenia. Każdy może przyjść i zabrać Jego winne droga, grona. Każdy, kto przechodzi drogą, jakby ma do Niego dostęp. I właśnie ten psalm jakby właśnie cudownie pokazuje, że w takich sytuacjach bardzo konkretnego narodu, w sytuacjach pewnej takiego biegu historii, jednocześnie też duchowo można przeczytać historię Mesjasza. To jest w ogóle taka bardzo ważna wskazówka, pamiętajcie proszę o niej zawsze, kiedy czytacie Pismo Święte, tego uczyli ojcowie Kościoła, że tak naprawdę każdy tekst w Piśmie Świętym, absolutnie każdy, bez względu na to, o czym opowiada, to w każdym tekście jest ukryta jakaś prawda o Bogu, jest ukryta prawda o Panu Jezusie. Szczególnie przed Starym Testamencie wszystkie teksty, chociaż mają swoje oczywiście również inne znaczenia historyczne, takie moralne, naukowe, w takim sensie uczące nas czegoś, ale jednocześnie w nich tam wszędzie pochowany jest w zakamarkach Pan Jezus. I jak sobie o tym pomyślałem, o takiej niby prostej zasadzie egzegetycznej, w sensie, że właśnie tak trzeba czytać. Pismo Święte, że to są realne historie, ale też takie historie, które mają ukryty poziom o Panu Jezusie, to pomyślałem sobie, że to jest właśnie najważniejsza odpowiedź na, na taką sytuację, w której się jakby w tym samym nie znajdujemy. Już tłumaczę, o co chodzi. Konie mam takie doświadczenie ostatnio, czy od dawna mam to doświadczenie, ale jakoś ostatnio mi się tak skumulowało, gdzie spotykam kolejnych i kolejnych ludzi, codziennie spędzam kilka godzin na różnych rozmowach indywidualnych, prawie każdego dnia, gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek mi miejscu, mieście na świecie, to zawsze staram się kilka godzin, jeżeli tylko mogę poświęcić na no właśnie możliwość, żeby z kimś pogadać w sensie z ludźmi, którzy potrzebują spowiedzi, rozmowy itd. i tak dalej. Oczywiście ogromna większość tych rozmów to są bardzo trudne rozmowy, no bo ludzie przeżywają różne trudne rzeczy, trudne dramaty i tak dalej. I oczywiście bardzo wielu ludzi opowiada mi o swoich sytuacjach rodzinnych, życiowych, zawodowych, sercowych, grzechowych, no każdych możliwych, oczekując też, że im jakby dam taką prostą, a jeżeli nie prostą, to przynajmniej jakąś radę, jak z tego wyjść, jak to zakończyć, jak sprawić, żeby, nie wiem, okazały się dzieła Boże w ich życiu itd. i tak dalej. Oczywiście czasem jestem w stanie coś podpowiedzieć, bo czasem ludzie są w takich sytuacjach, które naprawdę mają jakieś... Takie wyjście, które widać, że trzeba po prostu zrobić kilka rzeczy, które da się zrobić. Ale nie oszukujmy się, ogromna większość tych spraw to nie są rzeczy, które da się załatwić, no właśnie, jakimś działaniem po prostu, że da się je rozwiązać od tak. Że to są sytuacje, które trwają latami i w których nie ma prostych rozwiązań, dlatego że, no właśnie, no i ludzie mają wolność, i też to są często jakoś tam powiązane z relacjami, z ludźmi sytuacje, gdzie druga strona nie chce w czymś pomóc i tak dalej. I odczuwam taką ogromną bezradność z jednej strony. Że nie potrafię dać żadnej rady, nie potrafię dać żadnego konkretnego wskazania, ale z drugiej strony też wiem, że właśnie nie o to chodzi. Że chodzi o to, żeby tym ludziom pokazać tylko, że to jest strasznie trudne, że w tej ich sytuacji, tam na dnie tej sytuacji, jest Pan Bóg. I że wcale nie chodzi o to, że jedynym jakby rozwiązaniem jest to, żeby te sytuacje się skończyły. Oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli, byłoby super, żeby się skończyły. Ale chodzi o to, że można też w największych nieszczęściach i cierpieniach dostrzec obecność Pana Jezusa w swoim życiu i wtedy one przestają być takie straszne. Ja najbardziej czuję się bezradny, a też nie ukrywam, czasem mnie to trochę wkurza. Tak po ludzku po prostu przez różne moje emocje i tak dalej. Kiedy no właśnie ludzie się pogrążają w takiej beznadziei, ja próbuję im mówić o tym, że Bóg tam z nimi jest, ale oni tego nie chcą słuchać, dlatego że oni nie chcą zobaczyć no właśnie tego Pana Boga tam obecnego. Kochani, czemu wam o tym mówię? Jest mnóstwo takich świętych, o których czytam, zresztą myślę, że sami to wiecie, którzy przeżywali straszne, trudne sytuacje, byli w bardzo ciężkich jakby, stanach i fizycznych, i cierpienia, i choroby, i jakichś nieszczęść życiowych. I wszyscy ci święci zazwyczaj, mimo to, mają ogromną pogodę ducha w sobie. Mają właśnie to, co w tym psalmie jest tu napisane, jakby widzieli po prostu pogodne oblicze Boga w tych swoich sytuacjach. I nie chodzi o to, że mieli cudowne moce, które sprawiały, że te ich sytuacje się kończyły. Nie. Wiecie, że jest mnóstwo takich świętych, którzy chorowali, którzy cierpieli, którzy umarli w ogóle męczeńsko, a jednocześnie był w nich ogromny uśmiech, była radość, był pokój. No to jest niesamowite. No wystarczy przypomnieć sobie ojca Pio, który strasznie cierpiał. Miał stygmaty, więc też nieustannie doznawał cierpienia fizycznego. A to nie jest człowiek, który nieustannie mówił Bogu, Yy, zabierz moje cierpienie, oddać ode mnie i tak dalej. Nie, był kimś, to niósł ogromną nadzieję i tak jest z większością świętych. I kochani, trochę nie bardzo wiem, jak mam wam to oczywiście opowiedzieć i przekazać, ale w chrześcijaństwie wcale nie chodzi o to, że, no wiem, no, mówiłem to już tysiące razy, ale wcale nie chodzi o to, że cierpienia i nieszczęścia się po prostu skończą nagle, tylko można dostrzec Pana Jezusa w swoich sytuacjach i te sytuacje mogą trwać nadal i będą trwały latami, a jednocześnie człowiek widzi pogodne oblicze Boga i sam ma pogodne oblicze. Ja bardzo często to próbuję ludziom pokazać, tylko niestety bardzo wielu ludzi nie chce tego słuchać, dlatego że oni po prostu chcą, żeby skończyło się ich cierpienie. I kochani, ja, ja to oczywiście rozumiem. To nie jest tak, że mam jakieś upodobanie w cierpieniu. Nie, sam bym nie chciał, żeby w moim życiu działy się różne rzeczy, które mnie bolą, które są jakimś cierpieniem. Yy, tylko, że to nie o to chodzi, żeby nie było tego cierpienia. Jakby to nie tu jest rzecz, nie w tym jest rozwiązanie, albo nie zawsze w tym jest rozwiązanie. I kochani, chciałbym was dzisiaj tym psalmem zachęcić do takiej właśnie otwartości, bo wiem, że też wielu z was na pewno oczywiście jest w takich sytuacjach, jest w takich miejscach, gdzie no właśnie dzieje się mnóstwo, cierpienia, zła i takich rzeczy, o których po prostu marzycie, żeby się skończyły. I broń Boże, nie chodzi mi o to, że mamy nie chcieć, żeby one się skończyły. Tylko można żyć takim po prostu snem trochę oczekiwania na to, że będzie inaczej, zamiast dostrzec, że tutaj, dzisiaj, teraz, w tej sytuacji, tak jak sytuacji tego narodu, już tam widać Pana Jezusa, On tam jest obecny, a jeżeli się Go zobaczy, że On tu jest obecny w tym moim nieszczęściu, to nie chodzi o to, że nieszczęście zaraz się skończy, tylko można znaleźć tam pogodę i pokój i, i szczęście nawet. Czasem, jak patrzę na tych różnych świętych, to widzę, że oni w ogóle w tym cierpieniu byli szczęśliwi, co się już w ogóle w głowie nie mieści. Więc, kochani, bardzo Was zapraszam. Spróbujcie dzisiaj trochę o czymś takim pomyśleć. Czy przypadkiem nie zamknęliście się na taką perspektywę, że w tym wszystkim, co Wam się przydarza, jest Bóg i nawet jeżeli to się nie skończy, to możecie tutaj zaznać szczęścia. I to szczęście jest możliwe również w tych trudnych sytuacjach i w tym cierpieniu. Dla mnie ten Psalm jakby dokładnie o tym. Opowiada. Kochani, pomódmy się na koniec. Nasz dobry ojcze, proszę cię, daj nam swojego świętego ducha, żebyśmy potrafili dostrzec w naszym życiu, w naszych sytuacjach, szczególnie w tych wszystkich najtrudniejszych miejscach, Twoją obecność. To, że z nami tam jesteś i że jest możliwe zaznanie pogody, pokoju i szczęścia, nawet w najtragiczniejszych sytuacjach życia, dlatego że Ty jesteś w nich z nami. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Przez najbliższe soboty nie będziemy się spotykać w psalmach, dlatego, że jak pewnie niektórzy wiecie, na Languście ruszamy od jutra, od niedzieli, pierwszej adwentowej, z plastrem miodu. Więc codziennie wieczorem będą słuchowiska, dlatego nie chciałbym w soboty dublować, bo w soboty będzie też plaster miodu na, na Languście. Więc serdecznie was zapraszam przez najbliższe adwentowe tygodnie na plaster miodu, a potem oczywiście po adwencie wrócimy do słuchowisk z psalmami. Dajcie swoje czoła, niechcie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, spokojnej nocy, no i do usłyszenia za jakiś czas z Bogiem.